Przestrzeń kultury. Minęła godzina 18 w środę, a to znaczy tylko jedno, czyli w Radiu Meteor wybrzmiewa Przestrzeń kultury. Dzisiaj za mikrofonem Eliza Heidenreich, ale nie jestem sama. Bo przyszły do mnie wyjątkowe gościni, bo są ze mną poznańskie senioritki Ewa Wodzyńska i Ania Filas. Cześć. Cześć. I na takie, można powiedzieć, przełamanie lodów mam do was pierwsze pytanie, czy śpiewacie pod prysznicem? Zawsze. Ja zawsze. Nie, nie zawsze, ale zdarza mi się z radiem śpiewać i tańczyć w pokoju. Myślałam, że pod prysznicem tańczyć. Nie, za mało miejsca. A co najczęściej występuje w repertuarze prywatnym? Bardzo lubię muzykę latino. Tijuana Brass, Santana. Takie rytmy prawdziwe. Właśnie dzisiaj słyszałam piosenkę Kuba Wyspa jak wulkan gorąca i zakochałam się w niej od nowa. Okej, okay, okej. Okay. O tym, w jakich brzmieniach zakochane są poznańskie senioritki, powiemy sobie za krótką chwilę, także zostańcie z nami. To nadal jest Przestrzeń Kultury. Ze mną nadal są Ewa i Ania z poznańskich senioritek. No właśnie, skąd pomysł na senioritki, czy można powiedzieć, że dwie perspektywy? Bo skąd pomysł na założenie, skąd pomysł na dołączenie? Tak. Ja jestem dyrygentką choralną z wykształcenia. Kiedyś, w dawnych latach prowadziłam chór studencki, taki jazzowy, Moonlight Express. I tak, no później z różnych względów musiałam gdzieś tam zawiesić tą działalność. Ale sentyment do chórów został. No i tak chodziłam po różnych domach kultury. Pracowałam z seniorami właśnie, byłam zapraszana na warsztaty piosenki. No i zauważyłam, że jest ogromny potencjał właśnie w seniorach. I tak sobie właśnie wymyśliłam chór seniorski. Ale nie taki chór seniorski pod tytułem Szła dzieweczka do laseczka albo Góralu czy ci nie żal, tylko jakiś taki z jajem, który śpiewałby muzykę rozrywkową. No ale to jest wyzwanie, ponieważ no inne, wcześniejsze pokolenia, no co tu kryć, nie mówią w językach, bo wtedy nie było to potrzebne, a śpiewamy i po hiszpańsku, i po angielsku, i w sześciu językach. W Zulu nawet, tak. Także to, no. Także to było wyzwanie. Poza tym, no muzyka na przykład gospel, albo w ogóle rozrywka nie jest prostą rzeczą do zaśpiewania tak o, jak u cioci na imieninach, tylko rzeczywiście to trzeba troszkę poćwiczyć. A panie no, nie miały takiego doświadczenia jeszcze z taką muzyką, ale te osoby, które odważyły się, przyszły i zostały, no to rzeczywiście myślę, że nie żałują. I to jest taka krótka historia z mojej perspektywy. I co sprawiło, że się odważyłaś, Aniu? No właśnie należałam do tego klubu seniorskiego na osiedlu Tysiąclecia i tam miałyśmy raz w miesiącu te śpiewanki. No jak Ewa zaproponowała, no to jak najbardziej. Tym bardziej, że ja zawsze lubiłam muzykę, zawsze lubiłam, przede wszystkim lubię takie zespoły, gdzie jest blacha, jak ja to mówię, fachowo. Gdzie jest i trąbka, i puzon, i lubię taką muzykę typowo rozrywkową. Chociaż, no, takie spokojne też zaśpiewam, ale moja rodzina była muzyczna i ja nie miałam wcześniej tych doświadczeń, a teraz zaczęłam. I mam już 10 lat, jesteśmy. Tak, 10 sezon właśnie. Mhm. Czyli okrągły jubileusz. Tak jest. No będzie i się działo. Oho, ale obietnice dopadają. No i mówisz, że raz w miesiącu się spotykałyście? Wtedy tak, ale jak potem już chór został wybrany, no to nie było zmiłuj. Dwa razy w tygodniu, żebyśmy coś się nauczyły. A spotykacie się poza tymi regularnymi spotkaniami dwa razy w tygodniu, tak po prostu na przykład, żeby sobie pośpiewać wspólnie? Albo na kawę, albo na ciasto? Jakoś tak nie. Ja myślę, że jest tak intensywnie, że się tak wtrącę, bo te dwie próby w tygodniu to jest taki basic, ale oprócz tego mamy koncerty, warsztaty, audycje dla dzieciaków, także bywają tygodnie, gdzie my się widzimy 5 razy w tygodniu. Okay. Więc trzeba trochę pomieszkać jeszcze. Rodzina też, prawda, domaga się swojego, no i słusznie, swojego czasu. Także już wydaje mi się, że i tak mocno jesteśmy wszystkie zaangażowane, znaczy nie wydaje mi się, tylko wiem, że jesteśmy bardzo mocno w to wszystko zaangażowane i jakby też nie ma co przeginać z czasem, żeby się po prostu sobą też nie zmęczyć, bo to jest też ważne, atmosfera w zespole to jest bardzo ważna rzecz.
zwłaszcza przy takiej intensywności. A jak dbacie o głos przy takiej intensywności? Aniu? No ja w zasadzie nic nie robię. Po prostu cicho. Staram się nie przeziębiać. Okay. Tak, tak. Nie, no dbamy, no. dbamy. Ja cały czas dziewczynom też powtarzam, żeby dbały o głosy, nie przeforsowywały, szczególnie na warsztatach, bo jest cały dzień warsztatów, śpiewamy na takich wyjazdowych, a potem wieczorem jest impreza integracyjna i dziewczyny takie były zmęczone, to nagle jest cudowne ożycie, ozdrowienie i jadą po prostu. To są różne te... Także tutaj muszę zawsze wkroczyć i troszkę tak wyciszyć te głosy, bo na drugi dzień już przechodzą wszystkie do basów, szczególnie wysokie soprany. Widzę, że się uśmiechnęłaś, Aniu, na wspomnienie o tych imprezach integracyjnych. No bo jak jeździmy na te warsztaty churalne, najczęściej do zaprzyjaźnionego bojanowego gniazda w Zaniemyślu. No i tam no po trzech próbach, to znaczy przed obiadem, po obiedzie, przed kolacją, po kolacji, to cztery próby, to potem już się nie chce śpiewać, ale trzeba ten głosik przepłukać kawką, herbatką, jakieś... innymi płynami, no, tak. Żeby się nawodnić po prostu. Nawodnić, o, to oczywiście. Jest bardzo dobre, to też bardzo dobrze wpływa na głos, nawadnianie, prawda, organizmu, także to, żeby było zdrowo, to trzeba dużo pić. Tak. Wody. Wody, wody. Tak, oczywiście, że wody. Zawsze mówię o wodzie. A czy macie jakieś takie ulubione, na przykład, nie wiem, zabawne, albo śmieszne, albo może takie trochę, no nie wiem, niecodzienne wspomnienia związane z próbami? Jakieś takie swoje ulubione wspomnienie? Z próbami. Z próbami. To może z warsztatami bardziej, albo z koncertami. Ania ma taką przygodę. Ostatnio śpiewałyśmy w katowickim Spodku. Byłyśmy z innymi chórzystami z całej Polski. Był taki ogromny, 200-osobowy chór. I śpiewał z Stowarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Śląskiej. No i pomysł reżysera był taki, że z samej góry po ciemku chóry miały zejść po prostu śpiewając z pieśnią na ustach. Tak. No i Ania właśnie miała taką przygodę, że nie trafiła. Oślepił mnie reflektor i nie zauważyłam, że jeszcze jest jeden stopień. Na szczęście przed tym stopniem był taki murek z poręczą. Jak uderzyłam, to do dzisiaj mnie to boli, a to było 28 października. No to może nie zabawny, ale taki na pewno... No wspominać tak. Będę na pewno. Oczywiście po powrocie do Poznania wylądowałam u lekarza, ale to już potem było z górki. No. No z takich zabawnych. Ja cały czas opowiadam o tym, jak byłyśmy w Krotoszynie, w szkole śpiewałyśmy, dzieciaki przed nami, takie szkoła podstawowa. Oni zaśpiewali swój koncert, myśmy zaśpiewały swój koncert, schodzimy ze sceny, a te dzieciaki, ale pani śpiewają, wcale nie jak babcie. Zaraz urosłyśmy i odmłodniałyśmy. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też młodnieją, jak słuchają tej rozmowy, także wrócimy do was za chwilę. Podczas gdy Frank Sinatra tutaj nam śpiewał, pojawiło się jeszcze jedno wspomnienie w głowach naszych gościń. No tak, to dla nas zabawne, nie wiem, czy dla wszystkich. W każdym razie robimy takie audycje dla dzieciaków w szkołach podstawowych. No i umówiłyśmy się już konkretnie w szkole, że to było w godzinach próby, a próbę mamy zazwyczaj w Domu Kultury Jędruś na Ratajach. To jedna z naszych dziewczyn właśnie zamiast do Czapur przyjechała na próbę do Jędrusia. Także no. Musiała wrócić do domu, a mieszka w Biedrusku. Właśnie. Ojoj, no, więc dużo podróżowania. Puenta taka, tak, no. Nie dotarła już niestety, no ale no, zdarzają się takie rzeczy. A, jeszcze jedno mi się przypomniało. Wracałyśmy kiedyś z Trebnic, byliśmy na takim koncercie, tam jest taki piękny pałac. No i mamy taką jedną chórzystkę, która jest w ogóle skrzypaczką zawodową, emerytowaną. Całe życie, że tak się wyrażę, przegrała w operze, w sensie na skrzypcach. Ale właśnie tak troszkę jest ponad ziemią, zawsze gdzieś głowa w chmurach. No i weszłyśmy do toalety, prawda, kawka, coś tam, bla, bla, bla. No i przejechałyśmy 10 kilometrów i nagle ona mówi, nie mam komórki.
I się okazało, że zostawiła na tej stacji, gdzie myśmy, tak, powrót na stację. No, także są też takie przygody różne, ale ogólnie... Czyli podróże małe i duże też się zdarzają. Tak, sporo podróżujemy. Sporo i za granicę, i jeśli mogę się pochwalić, to oczywiście. Byłyśmy na Litwie, w Wilnie i w Trokach. A wiecie, co się kojarzy, nie? Coś tam w Troki i nie wiem, czy tu można to powiedzieć, ja więc nie będę mówić. No, ale Wilno przepiękne, tam śpiewałyśmy właśnie w pięknych okolicznościach. Byłyśmy właśnie w Trebnic, w zamku, też tam naprawdę super, super ten zamek. A najfajniejsze chyba, znaczy najfajniejsze, no jedno z fajniejszych wyjazdów to było... To były koncerty w Brnie na zaproszenie miasta Brna. Były to, w którym to było roku? Przed pandemią jeszcze chwilę. Tak, tak. No, miasto Brno nas zaprosiło na 3 dni bodajże. I tam brałyśmy udział w koncercie na rynku, między innymi z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Także było naprawdę fajnie. I tam zaraz po nas śpiewał taki ichni, nie wiem, Wodecki powiedzmy. Okay. Nie pamiętam, jak się nazywał ten piosenkarz, ale no tłumy były dzikie w każdym razie, także frajda niesamowita. A też śpiewaliśmy, pamiętam, w bibliotece Machena, to jest w Brnie taka bardzo sławna biblioteka, ogromny budynek 5-piętrowy z przeszklonym sufitem, także naprawdę super nowoczesny, piękny budynek i też takie wrażenie zrobiły. Tak, no tak. Właśnie, fajna akustyka, także takie przyjemne wspomnienia. No i oczywiście było też degustacja piwa, no bo Czechy. Prawda, no. Wiadomo. No, tak, no. Czyli tych występów nazbierało się sporo, a zdarza wam się jeszcze mieć tremę przed występem? Ania? No... Ja osobiście nie bardzo, chociaż ja może podchodzę bardziej na luzie do tego śpiewania. Ja nawet jeżeli kiks mi się zdarzy, to mówię, no ja jestem amatorką i ja nie podchodzę do tego tak, że ojej, ja muszę wszystko na blachę, na żyletę. Ja. Teraz śpiewałyśmy 30 grudnia w Pałacu w Śmiałowie. I tam naprawdę na takim luzie wystąpiłyśmy, że ludzie nas nie chcieli do domu puścić. No to prawda. Ale tam była świetna akustyka i w ogóle... I bez mikrofonu. No właśnie, to jest bardzo ważne dla chórów, żeby nie musiały używać mikrofonów, bo się super słyszą wtedy wszyscy i rzeczywiście jest no mniej tego stresu na pewno, zdecydowanie. A macie jakiś taki swój rytuał, który pomaga wam się na przykład zrelaksować przed wyjściem na scenę? Nie, dziewczyny są tak rozchichotane i rozbawione, że tu myślę, że nie są zestresowane. Przede wszystkim zawsze jest wymienianki, co trzeba mieć, bo mamy takie kuferki. W tych kuferkach mamy różne gadżety. Już zaczynają być za małe te kuferki, bo gadżetów przybywa. Bo w zasadzie do każdej prawie piosenki mamy jakiś inny gadżet nawiązujący do... tekstu piosenki. Na przykład ostatnio śpiewamy Champs-Élysées, no to w beretach. No bo francuski pani... szyk. Tak, ale pani dyrygent stwierdziła, że gdybyśmy były z bagietkami, to byśmy... No bo bagietka też się z Francją kojarzy, ale tak. To tak do śpiewania to tak średnio, któraś by się skusiła, prawda? I ugryzła. No właśnie, no. Więc to... Ale mamy do hiszpańskiego co innego, do marynarskich piosenek też. Także jest tych gadżetów trochę i to właśnie zawsze przed tym koncertem. A masz to, a co jeszcze mamy mieć, a co jeszcze wziąć, a jak to ułożyć? Jak chcecie zobaczyć te gadżety, to zapraszamy na koncerty. Poznańskie senioritki, naprawdę warto. A masz swój ulubiony atrybut, Aniu? Ja wiem, atrybut. Dzbanek oczywiście. Dzbanek, no tak, bo śpiewamy po czesku dzbanek. Malowany dzbanku. No i tam, tak, i tam sobie można różne wyobrażać rzeczy, co są w tym dzbanku. Także... Ja myślę, że piosenka ma wielopoziomowa, o tak powiem. A poza tymi atrybutami, które macie wcześniej przygotowane, czy na przykład zdarzyło wam się kiedyś zaśpiewać coś na specjalne życzenie kogoś na przykład z publiczności? Tak, tak. To właściwie się zdarza na każdym koncercie. A zwłaszcza mamy taką jedną fankę, która jest naszą byłą senioritką, ale ze względów zdrowotnych musiała zrezygnować, ale jeździ na wszystkie koncerty. No i ona też zawsze ma tam swoje jakieś tam życzenia, ale też z publiki tak normalnie ludzie proszą o jakieś rzeczy.
No to są przeważnie rzeczy, które mamy w repertuarze, także ten. A jak nie mamy, to śpiewamy coś innego. I już. No, przede wszystkim naszym plusem chyba jest to, że nie śpiewamy z tekstów. I, z kartek w sensie. Tak. Mhm. Wszystko umiemy na pamięć. Mhm. Jeżeli przyjdzie zaśpiewać jakąś piosenkę, no to musimy po prostu ją gdzieś tam w głowie wygrzebać i śpiewamy bez problemu, a nie musimy kartkować, szukać, gdzie to jest, nie? A druga taka duży plus właśnie tego, że dziewczyny śpiewają bez tekstów, to jest taki, że jest świetny kontakt z publicznością, bo chóry wychodząc zawsze się zasłaniają tymi teczkami, mm-hmm. prawda? I jest taka bariera, że nie ma w ogóle kontaktu. Też obserwujemy na różnych festiwalach, że ludzie po prostu znikają, zamykają się i nie ma tego kontaktu, a to jest bardzo ważne jednak, żeby był ten przepływ energii gdzieś tam. Tak mi się chciało śmiać, bo nie będę mówić na którym koncercie, bo ktoś może usłyszeć ten, ale na jednym z koncertów się zdarzyło, że wszedł pan i mówi, a taki był trochę nieśmiały, więc nie za bardzo umiał zapanować, a to był jeden z organizatorów, mówi, dobra, to kończymy. I z tej publiczności takie, po prostu taki, no hejt to jest za duże słowo, ale takie po prostu oburzenie, jak on śmie w ogóle coś takiego powiedzieć, nie? Także ta energia jest bardzo mocno wyczuwalna i to jest fajne, że rzeczywiście tutaj mamy kontakt z publicznością i tego się nie da ukryć. A jeszcze do tego waszego wewnętrznego kontaktu, czy macie jakiś taki swój wewnętrzny, może nieoficjalny hymn albo przyśpiewkę? To znaczy zaczynałyśmy taką przyśpiewką, ale okazała się trochę taka infantylna. Tak, o właśnie, brakowało mi czyli nie mamy ogólnie. Nasza koleżanka przerobiła piosenkę w Filipinek. Tak, tak, tak. Na nas, ale to pierwsze koncerty i potem zaniechałyśmy tego. Czyli nie przyjęło się. Nie, bo to taka dziewczęca jest. No bo teraz to mamy repertuar o wiele lepszy, o wiele bardziej barwny. O tak, tak, tak. Nawet z nutkami erotyzmu bym powiedziała. Także zawsze pytam, czy są dzieci na sali, bo wtedy można inaczej ten koncert poprowadzić, nie? No tak to trzeba się trochę hamować. Myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy i nie będziemy się hamować. Porozmawiałyśmy trochę o tym, właściwie Ania tutaj tak zahaczyła, że teraz jest trochę inny repertuar niż był na początku. I jakie jest wasze podejście do współczesnej muzyki w repertuarze? I to wymiana spojrzeń. Cisza. Wymiana tak. spojrzeń. No cóż, no muszę tutaj zająć jakieś stanowisko. No więc tak, ja przede wszystkim najważniejsze z tych wszystkich rzeczy moich, które chcę zrobić, to jest aranżacja wszystkich utworów, ponieważ jak zaczynaliśmy, nie było fajnych rzeczy rozrywkowych na chór, przynajmniej w polskich nutach, a te wszystkie zagraniczne były dosyć drogie i też niedostosowane do chórów senioralnych, bo głos z wiekiem po prostu się obniża. Mhm. No a napisane soprany bardzo wysoko nie służyły chórowi, a ja staram się robić takie aranżacje, które jakby wydobędą najlepsze rzeczy z chóru, no bo jakby po co mają za przeproszeniem ściskać pośladki i się żyłować, bo niestety taka jest tendencja, jak tak obserwuję inne chóry, żeby po prostu tam tak dokręcić śruby, ale żeby to wyśpiewać, tylko to w ogóle nie o to chodzi, bo to przestaje już być zabawą i przestaje być sympatyczne i przestaje być jakby przyjemnością. A tu właściwie spotykamy się po to, żeby oczywiście praca ciężka, oczywiście tak, no ale też robimy to dla przyjemności, a nie po to, żeby po prostu się katować. Także piosenka, która mi przyjdzie do głowy w danej chwili, a bywa to różnie, pierwsze co robię, to zastanawiam się, właściwie słyszę to, czy można to, w głowie słyszę w sensie, czy można to przełożyć na chór, na 3-4 głosy. No i siadam, piszę, potem na próbach próbujemy te rzeczy i to są różne rzeczy. Właściwie to zależy jeszcze, co myślimy pod pojęciem współczesne, czy to są te, które powstały w tym roku, czy jeszcze 30 lat temu to też są współczesne, prawda? Klasycznej muzyki nie śpiewamy w ogóle, bo już wszystkie chóry śpiewają klasykę, więc jakby nie chcemy być jednym z wielu, tylko chcemy być jednym w swoim rodzaju
chórze. No i chyba się udaje, bo nie spotkałam takiego chóru, który śpiewa tylko rozrywkę. W sensie seniorskiego chóru, bo młodzieżowe zapewne są. No i to też mamy kłopot taki z festiwalami, bo festiwale są cały czas jeszcze niestety powtarzalne od lat w tej samej formule, że są właśnie albo a cappella, czyli bez stowarzyszenia fortepianu, my śpiewamy z fortepianem, bo ja po prostu dziewczyną gram. Jest ciekawsze brzmienie, no po prostu mi się to bardziej podoba. Dziewczynom jest zresztą chyba łatwiej z fortepianem zaśpiewać. No albo są właśnie klasyczne rzeczy, a rozrywka, no rzadko się zdarza, żeby była jakby na jakimś festiwalu taka kategoria rozrywka czysta, bo jest to jako traktowane albo jako dodatkowy jakiś utwór, albo w ogóle nie ma. No więc jeśli my nie śpiewamy klasyki, to nie będziemy się pchać na festiwal klasyczny, no bo to jest bez sensu, prawda? Bo to nie jest nasz klimat. No, a żeby ocenić, czy te aranżacje się podobają wam, to zapraszam ponownie na koncert. Przyjdźcie, posłuchajcie, poczujcie energię, bo tutaj jest dosyć sporo rzeczy, sporo ludzi, którzy właśnie podchodzą po koncertach i mówią, kurde, ale wy macie energię. I to jest najfajniejsze. Bo to, że tam się zdarzy, tak jak Ania mówi, że ktoś tam coś nie dośpiewa, albo, nie wiem, zapomni tekstu na chwilkę, czy to są normalne rzeczy, to w każdym zespole się zdarzają, ale jakby najważniejsza jest ta energia, taki luz, śmiech, może nie śmiech, ale to mi się z chichotem od razu kojarzy, ale taki uśmiech i taki właśnie taki przepływ pozytywnej energii do tych ludzi, którzy siedzą i słuchają i którzy po prostu chłoną właśnie i muzykę, ale też ten przekaz taki, nie? Ja zawsze dziewczynom powtarzam, że nieważne, że zafałszujesz jedną nutkę, ale ważne, że się uśmiechniesz i że po prostu przekażesz jakby to, co jest pozamuzyczne. To jest jakby tutaj najważniejsze w tym wszystkim. I myślę, że to się udaje, bo skoro ludzie przychodzą i to czują, zresztą my też czujemy bardzo duży ten zwrot energii, takiej bardzo, bardzo pozytywnej. Może trzeba poszukać na innych festiwalach senioritki na openerze. W końcu z Dawidem Podsiadły już współpracowałyście. No tak, to też była fajna przygoda. Rzeczywiście w zeszłym roku zadzwoniła do mnie Beata Śnieg, to jest dyrygentka chóru Music Everywhere z Gdańska. A znamy się stąd, że właśnie na takim festiwalu wystąpiłyśmy, 6 lat temu, 7? Bardzo dawno, już nie pamiętam. To było w trzecim roku naszego funkcjonowania i wtedy się jakby odważyłam wystawić zespół na festiwal. Jeden z pierwszych festiwali. No i rzeczywiście to, jaki tam otrzymaliśmy odbiór od tych ludzi, to było niesamowite. Po prostu wszyscy ci ludzie wstali. Młodzież generalnie, nie? Bo to nie był seniorski festiwal, tylko od dzieciaków do dorosłych, przez dorosłych do seniorów. Rzeczywiście tam nam zgotowali po prostu taką owację, że to aż serce urosło. Zresztą dostaliśmy nagrodę, prawda, Aniu? Tak. Pamiętasz, jak się nazywała? Specjalna nagroda WOW za power i za porwanie publiczności. Za power na scenie, no. Tak. I stamtąd ona była, ta Beata była dyrektorką artystyczną właśnie tego festiwalu i sobie nas zapamiętała. Zadzwoniła do mnie i mówi, Ewa, mam taką propozycję, czy chciałbyście zaśpiewać z Dawidem Podsiadłem? No kto by nie chciał, nie, prawda? Mówi, no bo robimy przed i po tour. I Dawid po prostu zaprasza lokalny chóry seniora, tam było 6 chyba takich koncertów w różnych miastach. No i w Poznaniu padło na was. Dzwoniłam też do różnych dyrygentów w Poznaniu i mówią, no to tylko senioritki tutaj. Bardzo mi miło, no chętnie bardzo. No i to Ania opowiedz o swoich wrażeniach może z tego koncertu, bo ja gadam i gadam. No, dwa koncerty to były. To były dwa koncerty i to pierwszy w Dzień Matki. Tak, akurat w zeszłym roku. 26 maja ubiegłego roku. No, musiałyśmy się przygotować. Tylko niby dwie piosenki, ale musiałyśmy śpiewać tak, jak Dawid śpiewa, nie? No i już pierwsze wejście na scenę, a publiczność wstaje i bije brawa. Więc byłyśmy w szoku, jak oni to wyczaili, że my tak dobrze zaśpiewamy, żeby nas tak powitać, nie? No, myślę, że to kurtuazja może bardziej. Może i tak, ale jeżeli, nie wiem, tam 2000 ludzi wstaje i klaszcze, to nie jest tak sobie, pstryk, nie? No, także, no i co, no, miesiąc
tych prób, przez parę tych prób miałyśmy panów do pomocy, bo taki był wymóg Dawida, czy jego menadżera. No, ale wszystko się udało jak najbardziej elegancko. Na drugi dzień powtórka tego samego koncertu i znowu standing ovation. Także jest co opowiadać. No, szampan, winko taki. I kawka, herbatka, wszystko, no bardzo to, co przyjemne trzeba. To było, tak, rzeczywiście. Tak. No, trochę tam spędziłyśmy w tej sali ziemi, właściwie to w tych kuluarach, bo musiałyśmy się i poczekać na te wszystkie tam, jak to związane z koncertem, także. No i próbę przede wszystkim, i nie? Próba, w pierwszy tak, dzień. Tak, tak. No, także, ale bardzo, bardzo fajne to, rzeczywiście bardzo fajne przeżycie. A dostałyście jakąś informację zwrotną od Dawida? Przyszedł menadżer, nie? Na końcu. Tak. W drugi dzień, bo w pierwszy dzień on podziękował rzeczywiście, zresztą podziękował ze sceny, powiedział, że super i ten. A później jeszcze przyszedł menadżer jeszcze po drugim koncercie i powiedział, że super, że w ogóle bardzo nam dziękuję. I myślę, że to było szczere. Czyli senioritki do zadań specjalnych. No, na to wygląda. Bo to nie tylko, że tak powiem, z taką sławną osobą zaśpiewałyśmy. No właśnie, nie tylko zaśpiewałyście, bo można powiedzieć poniekąd, że otrzymałyście nagrodę, uwaga, PL Music Video Awards za najlepszy teledysk hip-hopowy. Jakie to uczucie? No, mega, mega fajne. To rzeczywiście miałyśmy przyjemność brać udział w teledysku, który, no nie my dostałyśmy, no, tylko tak, teledysk. Tak. Pośrednio, więc pośrednio można powiedzieć, tak, że tak. To prawda, to prawda. A to była inna historia. Zadzwoniła do mnie Zuza i zapytała, czy byśmy chciały wziąć udział w teledysku Łony. No więc mnie zatkała po prostu i mówię, no of course. No, także we wrześniu nagrywałyśmy ten teledysk, przesympatyczna atmosfera. Cały dzień od rana do wieczora, a mało tego, że z Łoną, to jeszcze z panem Hryniewiczem, który, nie wiem, czy młodzież kojarzy, to był naczelny taksówkarz polski w latach 80-tych, bo tak, jeździł w filmie w Zmiennicy na taksówce 1313. Także jak ktoś nie kojarzy, to spójrzcie sobie, bo to rzeczywiście, no taka historia, legenda właściwie taksówkarska, a ponieważ piosenka jest o taksówkarzach, no to też nie wyobrażam sobie, że ktoś inny mógłby być tutaj głównym bohaterem. No i senioritki też. Ania się tutaj uśmiecha. Czyli dobrze ci jeździło tą taksówką? Tak, tak. Najpierw trochę miałyśmy gimnastyki, bo najpierw było właśnie takie wprowadzenie jakby, a dopiero potem była ta taksówka, ale przede wszystkim poznałyśmy to takie życie od podszewki filmowców i artystów, którzy nakręcają czy jakieś teledyski, czy właśnie jakieś filmy. Bo my to tak raczej próba, występ i to wszystko. A tu to jest jednak film, to jest jednak telewizja, więc to inaczej wszystko jest przygotowywane. Czyli kto wie, senioritki może na openerze, może w Hollywood, przekonamy się. You never know, jak mówią Rosjanie. Przesympatyczna ekipa, zresztą tam była rzeczywiście Krzysiu Kiziewicz, który był reżyserem. No cała ekipa, już nie będę wymieniać, ale wszyscy po prostu tak mili i tak serdeczni, że aż z przyjemnością człowiek tam spędził cały Boży dzień. Mamy nadzieję, że wy z przyjemnością też spędzacie czas z nami. Jeszcze przez 20 minut są ze mną poznańskie senioritki Ewa i Ania, także zostańcie z nami. Na tak zwanym poza anteniu okazało się, że senioritki nie tylko używają głosu, żeby śpiewać, ale czasami także, żeby bardzo stanowczo wyrazić swoją opinię. No jak nakręcałyśmy ten teledysk z Łoną i panem Hryniewiczem, no to jedna toaleta i pan Hryniewicz postanowił się ogolić. Toaleta była bardzo malutka, więc jakby nie można było korzystać w dwie osoby, w sensie z umywalki i z oczka, że się tak wyrażę. Ania, kontynuuj. I jedna z koleżanek po prostu tak delikatnie powiedziała, a ja chcę siusiu, a pan tutaj zajmuje łazienkę, nie? Przeprosił nas i nie wiem, czy się gdzieś wyniósł dany, by trzeba zapytać. Nie wiem, ale, też. Ale po prostu powiedziała, no proszę pana, jest jedno oczko, ja chcę iść siusiu. No halo. No, także to było zabawne. Ale taka jeszcze zabawniejsza historia mi się przypomniała, jeśli mogę. Oczywiście. Kilka lat temu wracałyśmy z koncertu w Kudowie, czy z Polanicy, no gdzieś tam, z gór w każdym razie. I to było w lipcu,
środek lipca, po prostu upał, 40 stopni. I była przesiadka we Wrocławiu. Tak. Tak, pojechałyśmy z Kudowy, z festiwalu piosenki polskiej i czeskiej. A, tak, tak, tak. Tak. I we Wrocławiu, mogę? Proszę. We Wrocławiu wsiadłyśmy do pociągu, bo była przesiadka. A nie wiem, czy pan kojarzycie, poczekaj, jak we Wrocławiu wygląda dworzec. Tam jest takie zadaszenie i po prostu nie ma nawet najlżejszego podmuchu powietrza. To jest ważne dla historii. Ale ten wagon, w którym myśmy siedziały, chyba stał akurat w samym słońcu, bo jak wsiadłyśmy do niego, no to piekarnik. Po prostu. I zaczęłyśmy się po prostu rozbierać, bo miałyśmy swój przedział. Mam jeszcze to zdjęcie, jak siedzę w samym staniku. Tak, no bo nie szło. Nie, to było straszne. Zanim pociąg nie ruszył i można było otworzyć okno, żeby wiew powietrza wymienił to, bo No to był kosmos. No jak w piekarniku, tam z 60 stopni spokojnie było, nie? Jak w saunie. Tak, tak, no. Mówię, jak w piekarniku. Ale też z Wrocławia mieliśmy jeszcze wcześniej przygodę, nie pamiętasz? Nie wiem. Wtedy już wagon był tylko na pół przedzielony, no i myśmy tak sobie zaczęły trochę podśpiewywać. Co zamknęłyśmy drzwi, żeby nikt nas nie słyszał, no to młodzież otwierała, bo słuchali, co śpiewamy i mieli miny takie, że można było wyczytać, że a babcie już są ładnie wzięte i mają takie śpiewanki. A myśmy się nie przejmowały. Tak, jedziemy tak. I koniec. Byle było wesoło, byle się nie martwić. A z tych pociągowych historii to jeszcze jedna mi się przypomniała. Jechałyśmy do Szczecina. Akurat to był taki dzień, kiedy ładnych parę lat temu, kiedy była straszna wichura. Pamiętasz to? Tak. I po prostu po 2-3 godziny opóźnione. Tak, i tak nas. Była taka dezinformacja, nikt nic nie wiedział. Co chwilę były inne te ogłoszenia. No więc my po tych schodach. Ja tylko te schody pamiętam, że tak, góra, dół, tak. Peron do góry i w dół. Nie, to nie z tego, to nie z tego. Panika. Po prostu jakaś. No to było dosyć zabawne. Do dzisiaj każdy. Tak, no w tej chwili to już z uśmiechem, ale słuchajcie, no walizki. Wtedy to była nerwówka. Niektóre panie mają troszkę problemy z chodzeniem, więc to też tak, no, się stresowały, ale summa summarum dojechałyśmy. I chyba nawet coś tam wygrałyśmy, ten festiwal, tak mi się kojarzy. Tak, 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 no, też tam. Tak, no, także coś tam wygrałyśmy. Coś tam wygrałyśmy. No już nam się myli, bo no, tych nagród trochę. Nie, trochę jest, no to przecież. Prawda. Ile nieskromnie lat, mówiąc, to tak nie po polsku, nie chcę chwalić. Ile lat śpiewałyśmy, jak nas właśnie w tym samym roku, w październiku był. To było w trzecim roku naszej działalności. Szczecin, w listopadzie był Gdańsk i w grudniu gospel. A, tak. Co tak. Myśmy w zasadzie gospel, no właściwie pierwsza nasza piosenka to była taka trochę gospelowa, This Little Light of Mine. A potem pojechałyśmy na ten, no tu w Poznaniu, na ten gospel. No i co? No, jury z Londynu stwierdziło, że my musimy wygrać. I wygrałyśmy. Ale to było najśmieszniejsze. Był taki Patryk, który czarnoskóry, po prostu taki po prostu gospel, aż mu uszami wychodził, taki rasowy. A śpiewał przepięknie. Zresztą oni tam śpiewali, ta cała komisja, tam były 3 osoby. I podszedł do mnie i mówi, no, u was to słychać, kurczę, że wy wiecie, o czym śpiewacie, a żadna z dziewczyn po angielsku nie mówi. Oprócz mnie oczywiście, nie? Ale to było tak zabawne. Ja się tak uśmiechnęłam i sobie powiedziałam, gdybyś ty, chłopie, wiedział. No ale to rzeczywiście ja staram się dbać, nie? Trochę tak, tam, tak, trochę tak. Was szlifuję w tych, piłuję te fonetycznie, żeby dziewczyny po prostu wiedziały, po pierwsze, o czym śpiewają, a po drugie, żeby to brzmiało. Bo tak przy okazji też jestem po... Chciałam powiedzieć po polonistyce, nie po anglistyce, więc jakby no właśnie tak staram się, żeby ta wymowa była prawidłowa. A jak nie znam języka, tak jak po czesku, to zapraszamy jakiegoś native speakera, tak, który też jakby mówi nam, co tam ewentualnie trzeba poprawiać. Czyli nie tylko rozwój choralny, ale też lingwistyczny. Bardzo. No, staramy się, żeby mózgi pracowały, prawda? Tak. Dziewczyny zawsze narzekają, oczywiście, jak jest nowa piosenka, o Jezus, nigdy się tego nie nauczymy, co to znowu wymyśliłaś? Ale mi jakiś czas, ale to proste. No, także tak. Nagrody się sypią, owacje są na stojąco. A jak reaguje rodzina, kiedy widzi was na scenie?
No, u mnie jest mocne wsparcie. Ja mam już w tej chwili 15-letniego syna, ale zaczynałam, Krzysiu miał 5 lat. No więc to rzeczywiście te wyjazdy i te wszystkie warsztaty, koncerty, próby i tak dalej, no tu miałam spore rzeczywiście wsparcie od rodziny. Więc tu no wiadomo, to jest też moja praca, więc jakby tutaj nie ma dyskusji na ten temat, ale krytyczne w sensie nie krytyki takiej bezproduktywnej, tylko zawsze krytyczne podejście, zawsze powiedzą, to jest fajne, co się podoba. Też mogę usłyszeć jakby wszystkie strony, bo mi się coś tam może podobać, albo czegoś mogę nie zauważyć, a ktoś z boku przydaje się taki, który powie prawdę i szczerze, co o tym myśli. A u Ani? No, a ja, ponieważ jestem samotna, jestem wdową, to każde wyjście, czy na próbę, czy na występy tym bardziej, to bardzo mnie to cieszy. A moja córka, muzyk z wykształcenia zresztą też, bardzo jest zadowolona, że ja po prostu nie marudzę jej, że ojej, bo ja nie mam co robić, bo ja nie wiem, co ze sobą zrobić. Nie, ona, bardzo jej się podoba nasze występy, bo była na 5-leciu. Zresztą no, na tym 5-leciu mogłyśmy rodzinie pokazać się od tej lepszej strony i podoba się. Jest zadowolona, po prostu wie, że to jest moja pasja, że ja za młodu nie śpiewałam, chociaż mogłam, ale teraz mogę się realizować i ona jest spokojna, że mama ma zajęcia, że spotyka się z koleżankami, że wychodzi z domu, wyjeżdża i wszystko pasuje. Więc ja myślę, że tak wszystkich dziewczyn rzeczywiście rodziny bardzo, bardzo wspierają, przywożą na próby, na koncerty, na warsztaty tam, bo dziewczyny są i z Biedruska, i z Kozich Głów, i z Kurnika, i ze wszystkich jakby firtli Poznania. Także czasami jest to wyzwanie takie logistyczne, bo dziewczyny nie jeżdżą samochodami, tylko środkami komunikacji miejskiej. Czy to jest upał, czy jest mróz, to po prostu na tą próbę trzeba przyjść, nie? Albo na koncert przyjechać. Ale wsparcie myślę, że jest ogromne. I tak jak Ania mówi, najfajniejsze jest to, że dzieciaki są zadowolone i szczęśliwe, że ta mama nie jest samotna, taka siedzi z nosem na kwintę i patrzy w sufit i myśli o nie wiadomo o czym. Tylko oczywiście jest zaangażowana, muszą się dzieci anonsować wcześniej. Muszę spojrzeć w kalendarz. Aha, dobra. Tu nie mogę, bo mam koncert, tu mam warsztaty. Mówi, mama, do ciebie się trzeba... Dziewczyny mi tak opowiadają. Do ciebie trzeba się trzeba zapisywać wcześniej po prostu, nie? No ale fajnie, no. Mają swoje życie i o to chodzi, żeby gdzieś tam się spełniać w tej swojej pasji. A czy po tych 10 latach wyobrażacie sobie jeszcze życie bez muzyki? Nie, no ja jestem muzykiem z wykształcenia, więc jakby mi towarzyszy muzyka od samego początku. Natomiast dziewczyny? Ania w ich imieniu? Ja od małego już mam rytuał. Przejęłam to po mojej mamie. Rano budzę się, radio. Z muzyką oczywiście. Takie programy, gdzie jak najwięcej jest... Są wiadomości też, są różne audycje tematyczne, ale żeby była muzyka. Właśnie dlatego jakoś tak to śpiewanie... Trzyma mnie przy życiu, o. I w tej chwili chodzę do klubu i w piątki mamy karaoke. I to mi bardzo pasuje, bo idę sobie i wtedy mogę z mikrofonem zaśpiewać, pomylić się. Ale koledzy czy tam koleżanki z klubu też śpiewają, też im się zdarzają kiksy. Więc dla mnie to jest normalka. Zabawa. To jest zabawa. To jest dodatek do życia tego codziennego. Bo... No ile można czytać książek, ile można, no, na spacery to lubię też chodzić, ale ja potrafię ostatnio na przystanku przytupywać nóżką, jak mi jakaś piosenka pożegna mnie, jak wychodzę z domu i myślę, co ci ludzie o mnie myślą. Stoi taka starsza pani i sobie przytupuje albo po przystanku w tą i z powrotem w rytm. Może śpiewasz głośno, tylko nie wiesz. No. Nie śpiewam jeszcze. Albo zazdroszczą rytmiki. O, właśnie. Też. Właśnie. A my zazdrościmy wam wiele rzeczy. No i w tym roku 10-lecie. Taka ładna, okrągła liczba. Żeby za dużo nie zdradzać, to nie wiem, w 5 słowach. Co nas czeka w tym roku? Chciałam powiedzieć sex, drugs and rock and roll. 5. No i to właściwie tyle, nie? Może być. Sex, drugs and rock and roll, kropka. Tak. Jest 5. No właśnie, w grudniu zaczynałyście od Bacha. A czym zaczynacie styczeń?
Styczeń zaczynamy od piosenek z Kuferka, bo już o tym Kuferku mowa, o którym wraca. Ania tam. Tak, 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 tak. Będziemy śpiewać w styczniu, ale to jest taki zamknięty koncert, więc nie możemy zaprosić was, w Szreniawie. I te koncerty się pojawiają tak naprawdę na bieżąco, ale mamy na przykład już zaklepany na maj w Gorzowie koncert, także troszkę tam powolutku tu sobie układamy plan, natomiast nie mamy czegoś takiego, że na cały rok jest zapełniony kalendarz jeszcze, ale to nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy, prawda? Tak. Ale na październik tak planujemy właśnie to dziesięciolecie. Chciałabym zaprosić gości muzycznych. Wszystko oczywiście też zależy od ewentualnego dofinansowania. No, czekamy na wieści dobre z Urzędu Miasta. No, ale na pewno będzie wesoło, radośnie i kolorowo, i muzycznie, tak jak zawsze z senioritkami. Poznańskimi zresztą. Dokładnie, czyli do naszych słuchaczy, jeśli chcecie wiedzieć, kiedy koncerty senioritek się pojawią, musicie zaobserwować na Facebooku Poznańskie Senioritki. Bo tutaj już nawet nie ma, że możecie, musicie to zrobić. Zapraszamy. W doborowym towarzystwie niestety czas szybko leci. Ta godzina zleciała wyjątkowo szybko. Myślę, że się ze mną zgodzicie. No, zdecydowanie. Tak, tak. A moimi gośniami była dyrygentka chóru Poznańskie Senioritki Ewa Wodzyńska oraz Ania Filas. Dziękuję wam bardzo. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie. To była Przestrzeń Kultury w środę. Za mikrofonem Eliza Heidenreich. Realizowała mnie Martyna Żerdzińska. Życzę wam miłego wieczoru z Radiem Meteor. Przestrzeń Kultury.